Cześć! Mamy w zwyczaju myśleć, że powietrze jest jednorodne, ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć drobnych zmian, jakie w nim zachodzą. W rzeczywistości powietrze jest w ciągłym ruchu i występują w nim różne zakłócenia spowodowane na przykład źródłami ciepła. Zwróćcie uwagę, że powietrze, które otacza moją rękę oraz to, które wydycham, kierują się ku górze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to powietrze jest cieplejsze, a większość ciał stałych, cieczy czy gazów pod wpływem ogrzewania zwiększa swoją objętość. Ta sama masa rozchodzi się na większą powierzchnię, zatem jest mniej gęsta. Innymi słowy, litr powietrza, które wydycham, i to, które unosi się nad tym kubkiem, jest lżejszy niż litr powietrza, który ogólnie jest w tym pokoju. To, co tu widzicie, nie jest efektem komputerowym. Jest to obraz naszego aparatu, który jest ustawiony w specjalnym układzie. Jest to jeden z rodzajów obrazowania smugowego metodą Schlierena. Zaraz przejdziemy do bardzo fajnych doświadczeń, ale przedtem na szybko Wam wytłumaczę, jak to wszystko jest możliwe. Nasz układ doświadczalny składa się z punktowego źródła światła i wszystko się tu zaczyna. Promienie świetlne padają na zwierciadło, które wcześniej widzieliście. Jest ono wklęsłe i paraboliczne, dzięki czemu światło odbija się od niego, padając tutaj w pobliżu krawędzi ostrza. Część światła zostaje zatrzymana przez ostrze, a część przechodzi dalej do obiektywu. Okej, więc mamy cały układ. Punktowe źródło światła, ostrze, aparat i wklęsłe paraboliczne zwierciadło. Wiemy też, jak w naszym układzie zachowuje się światło. Wyobraźcie sobie teraz, że przed zwierciadłem kładziemy coś, co zmienia gęstość powietrza. Na przykład coś, co je ochładza albo ogrzewa. Promienie świetlne, które przechodzą przez różne ośrodki, w tym przypadku powietrze o różnych gęstościach, załamują się, zostają bardzo delikatnie zakrzywione i część z nich zamiast trafić do obiektywu zostaje zatrzymana na krawędzi ostrza. Przez co rejestrowany przez aparat obraz nie jest jednolity. Tam, gdzie gęstość powietrza uległa zmianie, tam widzimy cienie. To tak w bardzo dużym uproszczeniu. Wszystkie elementy muszą być na specjalnych pozycjach, w dokładnie wyliczonych odległościach, gdzie dziesiętne części milimetra mają duże znaczenie. Zwierciadło musi mieć odpowiednie parametry, a aparat musi mieć odpowiedni obiektyw. Cały układ doświadczalny jest bardzo wrażliwy. Może to zaskakujące, ale nawet najmniejszy ruch na drugim końcu pokoju powoduje jego drgania. Stąd właśnie występuje to mruganie. Przez 2 dni próbowaliśmy wszystko skalibrować i zminimalizować to zjawisko i to jest najlepszy efekt, jaki udało nam się osiągnąć. Ale przejdźmy już do eksperymentów. A myśleliście kiedyś o tym, jak będąc na przykład w windzie albo w autobusie, oddychacie tym samym powietrzem co inni? Gdy jesteśmy z kimś w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, to dosłownie wdychamy te powietrze, którym ktoś inny przed chwilą oddychał. Zmiany w temperaturze zmieniają gęstość powietrza. A wiecie, co jeszcze je zmienia? Dźwięk. Bo fala dźwiękowa to nic innego jak rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości ciśnienia. Widzieliście? Widzieliście falę dźwiękową?
Nie, może dlatego, ponieważ dźwięk w powietrzu w warunkach normalnych przemieszcza się z prędkością około 340 m na sekundę. Nasze zwierciadło ma średnicę 40 cm, co oznacza, że dźwięk przebywa całą jego długość w bardzo, bardzo krótkim czasie. Żeby zaobserwować rozchodzącą się falę dźwiękową, musielibyśmy dysponować kamerą, która nagrywa bardzo dużo klatek na sekundę. Niestety takiej nie mamy, ale za to pokażemy Wam efekt, jaki udało się komuś innemu osiągnąć. Właśnie między innymi za pomocą obrazowania smugowego fal dźwiękowych generowanych przez odrzutowce oblicza się ich prędkości wyrażone w machach na podstawie tych kątów. Do wykonania takich zdjęć trzeba mieć inną aparaturę, ale ten układ doświadczalny, który mamy, może być wykorzystywany przy badaniu właściwości aerodynamicznych, wykrywaniu wycieków, a nawet stosowane przy badaniach epidemiologicznych. W tym doświadczeniu użyliśmy zwierciadła do obserwacji zjawisk z naszego bliskiego otoczenia, ale tak normalnie służy ono do obserwacji rzeczy znacznie bardziej odległych. Jest ono elementem teleskopu firmy Taurus, który służy do obserwacji gwiazd. I tutaj bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować panu Adamowi Salawie za użyczenie nam tego zwierciadła, bez którego nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego odcinka. Adres sklepu pana Adama znajdziecie w opisie. Dziękujemy również panu doktorowi Mikołajowi Pochylskiemu z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wsparcie merytoryczne. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!